Cześć! Przed chwilą wróciłem z biedronki. Kupiłem makaron, pomidory i smart gniazdko. Tak jest, w biedronce znalazłem gniazdko sterowane Wi-Fi i stwierdziłem, że warto je będzie dla Was zrecenzować. Nim rozpocznę testy, chciałem Was także zaprosić do innych moich recenzji smart przełączników sterowanych po Wi-Fi do Shelly, do Sonofa. Linki poniżej. Chciałem Was także zaprosić do mojego Patronite. A. Od teraz możecie dorzucać cegiełki do bloga i do kanału na YouTube. Serdecznie dziękuję za każdą pomoc. Zabieramy się za testy. W opakowaniu znajdziemy instrukcję w języku polskim, która bardzo dobrze opisuje, jak sparować nasze gniazdko z aplikacją oraz dalej, na przykład z Alexą. Gniazdko jest poręczne, nieduże, odstaje z gniazdka, do którego włożymy na troszeczkę ponad 4 cm, więc powinno nam się gdzieś zmieścić za szafą nawet. Jeśli chodzi o takie podstawowe parametry, no to mamy tutaj przekaźnik na 16A, sieć Wi-Fi tylko 2, 4 GHz. Mamy tutaj wejście na bolec. Mamy P. Po drugiej stronie mamy tylko blaszki, nie mamy bolca, ale większość wtyczek, która ma teraz miejsce na bolec, ma także te blaszki. Niestety nie mogłem tutaj użyć mojej lampki, której zawsze używam przy testach, ponieważ wtyczka, którą mam, jest całkowicie okrągła i tutaj taka wtyczka nie pasuje. Jak widzicie, będzie pasować wtyczka, którą mam do zasilacza do laptopa. Widzicie, jest tutaj pewna różnica. Ma ona blaszkę właśnie na TPE. Ma także miejsce na bolec, ale przez tą blaszkę będzie TPE przewodziło. Mamy także mm, przycisk do sterowania ręcznego. Jeśli nie mamy sieci, no to możemy zawsze e, załączyć przekaźnik lub go otworzyć poprzez e, właśnie ten przycisk. Mamy także diodę LED, która informuje nas e, o stanie przekaźnika. No wiadomo, kiedy się świeci, no to przekaźnik jest zamknięty. Mamy tutaj dodatkową opcję, jaką jest pomiar mocy. Mamy osobno pomiar napięcia sieciowego. No mnie wyliczyło 240, ale to tutaj pewnie będzie zależne od tego, ile mamy wpiętych odbiorników z przetwornicą itd. Więc no trudno się będzie tak dokładnie na tym opierać. No i pomiar prądu na bieżąco, jaki pobiera nam odbiornik podłączony do tego gniazdka. Z tego możemy sobie tutaj już w aplikacji odczytać moc pobieraną, no i jest ona od razu wyliczana w czasie, więc mamy kWh, z czego możemy sobie już potem obliczyć, ile zapłacimy za prąd pobierany przez dane urządzenie w czasie. No i mamy to także tutaj przedstawione w formie wykresu. Ale to już że w aplikacji. Przejdźmy najpierw przez proces e, sparowania u, urządzenia, podłączenia i zobaczmy, jak to wygląda. Przede wszystkim zasilanie, sieciowe 230, no i możemy przechodzić dalej. Musimy pobrać aplikację SmartDGM, dostępną na Androida lub iOSa. Oczywiście należy się zarejestrować, e, potem zalogować, e, no i już możemy właściwie dodawać urządzenie. E, aplikacja jest w języku polskim, więc jest to bardzo proste. Wyszukujemy e, wtyczkę zasilającą Wi-Fi, no i to tutaj nas prowadzi przez cały ten proces. Musimy przytrzymać przez chwilę przycisk na a, naszym gniazdku. Oczywiście musimy mieć wprowadzoną naszą sieć Wi-Fi, do której będziemy chcieli podłączyć gniazdko, czyli jej nazwa i hasło, a potem wszystko już się dzieje właściwie automatycznie. Pozostaje nam tylko podać nazwę dla naszej wtyczki. Wiadomo, jeśli używamy asystentów głosowych, to zależnie od języka, czy korzystamy z języka polskiego, czy angielskiego, będziemy inaczej myśleć o nazwie. Już teraz możemy sterować naszym gniazdkiem poprzez Wi-Fi. Aplikacja jest dość dopracowana, jeśli chodzi o interfejs użytkownika i jego intuicyjność. Mamy tutaj szereg opcji. Ustawienie timera, jeśli chcemy włączyć na przykład nasze gniazdko o danej godzinie. Odliczanie, czyli mamy tutaj ustawienie na przykład timera, że nasze gniazdko będzie włączone tylko jeszcze przez minutę, potem się wyłączy. Pomiar mocy, o którym już wcześniej wspominałem. No i mamy także tutaj scenariusze do ustawienia. Możemy sobie ustawić, że nasza. Wtyczka będzie się włączała lub wyłączała o danych godzinach na dany czas. Takie scenariusze będą bardziej użyteczne, kiedy będziemy mieć tak naprawdę kilka gniazdek i możemy stworzyć całą scenę sterując grupą gniazdek. Dalej możemy już nasze gniazdko wykorzystywać w Smart Life, czy w TUI. Przy wykorzystaniu Smart Life możemy podłączyć to do T. No, oraz nasze gniazdko jest oczywiście kompatybilne z Alexą oraz Google Home. Wystarczy we wtyczkach znaleźć Smart DGM, następnie zalogować się, no a wszystko już się doda automatycznie. A co jeśli korzystamy z Domotica, czy na przykład Node-REDA, którego prezentuję w osobnej serii? Do linków zapraszam poniżej. No, oczywiście da się nasze gniazdko przerobić. Gniazko oczywiście należy otworzyć. Jest na zatrzaski i nie udało mi się go otworzyć tak, aby nie zostawić śladu po mechanicznej ingerencji mojej. Były zatrzaski na linii bolców. Po takim otwarciu nie udało mi się zamknąć tak na stałe gniazdka, więc tak naprawdę żeby potem zamknąć je musiałbym użyć jakiejś kropelki lub kleju na ciepło, co mnie troszeczkę smuci. Po otwarciu widzimy oczywiście trochę elementów służących do e, zasilenia naszego układu radia napięciem 33V widzimy układ e, pomiarowy tutaj do pomiaru prądu mm, no i e, nasze radio, którego model jest TYWE2S. Dopadów niestety trzeba się przylutować e, nie ma tak łatwo jak z szeli, choćby, gdzie po prostu wpinamy się. E, mamy tutaj 3,3V, GND, RX, TX, GPIO 12, 14, 2, 0 oraz y, 5 mm, no, Będziemy potrzebować jakąś przejściówkę mm, FTDI choćby, żeby podłączyć się pod tego uarta. Będzie nam też potrzebna masa oraz GPIO 0 musi być zwarty do masy no i możemy tutaj już wgrywać czy to Tasmote, czy ESP Easy dowolnie, więc możemy sobie to przerobić po swojemu. Urządzenie wydaje się bardzo spoko, szczególnie na taką cenę: 39 zł za produkt firmy DGM, gdzie reszta ich produktów jest znacznie droższa, tak naprawdę. Mają w swojej ofercie wiele czujników i elementów wykonawczych, także dla smart home, więc no jest to oferta bardzo dobra. Ich aplikacja, jeśli chodzi o e, interfejs użytkownika, intuicyjność jest także dobrze dopracowana. No i prosta integracja oraz ewentualne zrobienie tego po swojemu jest e, także przystępne. Jeśli macie jakieś pytania co do tego gniazdka, zostawiacie w komentarzach, postaram się na wszystko odpowiedzieć. E, no i zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału, wspierania go na Patronite, aby mógł robić kolejne recenzje. No i do kolejnych filmików także zapraszam. Do zobaczenia. Dzięki.